Wyjątkowo w sobotnie popołudnie, a nie przedpołudnie, stan futbolu. Dzień dobry, zapraszamy na kilkadziesiąt minut rozmowy o piłce, aktualnościach światowej, w tej krajowej, kopanej. Dzisiaj w składzie następującym Roman Kosecki, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Maciej Wąsowski. Dzień dobry. Paweł Głaszewski. Dzień dobry. I Wojciech Kowalczyk. Dzień dobry. Dzisiaj kilka tematów, reprezentacja, ale także porozmawiamy sobie o Lidze Mistrzów czy o El Clasico. Roman, dlatego jesteś idealnym gościem, bo i reprezentacja, i ta hiszpańska piłka też jest ci bardzo bliska. Natomiast zanim do tej hiszpańskiej piłki przejdziemy, to w czwartek reprezentacja Polski zagra ze Szkocją mecz towarzyski. Miał być baraż, miał być półfinał baraży. Wiemy, że już gramy towarzysko ze względu na to, co dzieje się w Ukrainie. Mecz towarzyski, natomiast chciałem ciebie zapytać, według ciebie, jak powinien podejść do tego spotkania Czesław Michniewicz? Wystawić najsilniejszy skład, taki jaki wyjdzie w meczu finałowym, czy ewentualnie dać szansę tym mniej grającym, mniej znanym piłkarzom? Nie, no, trzeba powiedzieć, że ogólnie z wyspiarzami to nie będzie łatwy mecz, mimo że jest towarzyski. Oni nigdy nie odpuszczają, zawsze grają ostro, brutalnie. Ja grałem z Irlandczykami, Szkotami, Anglikami, chyba mam najwięcej w ogóle w historii z Anglikami spotkań. Ile łącznie, pamiętasz? Chyba 6-7 spotkań. I powiem szczerze, że to nigdy nie są łatwe mecze, więc chcielibyśmy sprawdzić na pewno. Uważam, że być może 45 minut w tym składzie, ale też wszystkiego raczej nie powinniśmy odkrywać. To są zawodnicy znani, którzy grają w swoich klubach. Raczej rewolucji w kadrze bym się jakieś może nie spodziewał, może jeden, dwa nazwiska. Też pewnie Michniewicz chce zobaczyć, jakie tak naprawdę oni są w formie, tak? Jak wyglądają, no, pierwsze zgrupowanie. No, ale z drugiej strony no też sędziowanie się trochę zmieniło i też sędziowie już nie pozwalają na te jakieś takie brutalne zagrania. No, jest to fajny mecz, gdzie można się sprawdzić, natomiast budować drużynę na ten decydujące spotkanie. No, tam to drugie będzie zdecydowanie fajniejsze, tym bardziej, że też są jakieś animozje, że tam zarzucają nam, że łatwo przyszliśmy tą rundę. Spodziewano się trójmeczu bardziej, tak. No ale jest jak jest, decyzja taka zapadła. Na pewno Michniewicz będzie miał do dyspozycji tych zawodników, których sobie, jak to mówią, zwiedził, zobaczył, trochę zwiedzał, podyskutował. No, no, nie rozmawiali tam o kanapkach i o jakichś różnych rzeczach, tylko pewnie o piłce i o tym, co by chcieli, gdzie widzi każdego z nich. No i to jest taki poligon, ta Szkocja, tak, zobaczenia tego swojego składu. No, no wiem, 33 zawodników powołanych. No jest czego wybierać. 3 jedenastki. Można tak to... No, tak. Wiesz, pomieść 3 razy to, 30 minut można było zagrać, bo najlepiej. Popatrzmy na to, jak to pomieścić w trakcie treningów, tak? 2 jedenastki na siebie, 3 na siłownię. Kiedyś by tak zrobiono, ale no wiesz, no tutaj jest... No, postanowił Czesław Michniewicz powołać aż tylu zawodników. Pewnie też pod tym, żeby się zapoznać, bo te wizyty, które odbył, no to wiadomo, są wizyty, ale też jest, ale też tak, ale to są rozmowy bardziej. W piłkę nie pograli. Chyba nie. Nie, na treningach nie widywał ich, tak, klubowych, no, ale to bardziej chodzi o to, żeby się zapoznać i z perspektywy przyszłości, tak, no bo gdzieś jeszcze w czerwcu pamiętamy, że mamy 4 spotkania w Lidze Narodów. No oczywiście tu jest ten jeden najważniejszy, no ale zdajemy sobie sprawę, że Czesław Michniewicz też będzie chciał pewnie coś w tym meczu towarzyskim posprawdzać, czyli z tych 33 tak trzeba założyć, że 15-16 w ogóle nie powącha murawy, no, no bo tak, tutaj jest 6 zmian ze Szkocją, no ale też podstawowa jedenastka musi coś zagrać, no co byśmy nie mówili, tak? Akurat tutaj nie będzie tak, czegoś takiego, że zagrożeni kartkami nie grają, bo jest finał, tak? No. To mamy tutaj akurat ten problem rozwiązany, a zdajemy sobie sprawę, że w pierwszym składzie reprezentacji Polski, bez względu na to, jak to wyglądało w ostatnim czasie, to może zajdzie jakaś jedna zmiana, góra dwie w podstawowym składzie, tak powiedzmy sobie szczerze, ale to mówię, jedna to pewnie... A to gdzie byś widział ewentualne te dwie zmiany w pierwszym składzie? No, czy to wiesz, zależy od jakiego meczu, tak? Tylko w porównaniu do meczu z Węgrami, to myślę, że będzie więcej tych. Nie, no, do meczu z Węgrami tak, ale na przykład Kesz nie grał w tym meczu poprzedzającym Węgry w pierwszym składzie, czyli jego zakładamy, że jest w pierwszym składzie, czyli on wchodzi do podstawowego składu na prawą stronę, albo on nie grał. Gdzie to było, Andorra czy San Marino, coś tam, no nie pamiętam już, z kim graliśmy, bo to takie egzotyczne nacje, że... Sandor. No, z Andorą, no ale no to wszystko jedno, czy to Andorra czy San Marino, powiedzmy sobie. Jedni nie potrafią grać piłkę i drudzy nie potrafią grać piłkę. No tam nie zagrał. No to czyli on wchodzi, no to jest na pewno jedna zmiana. I teraz pytanie, kogo na lewą flankę? Bo chyba tutaj my rozmawiamy o czymś takim. No, albo chyba, że ewentualnie problem będzie z Krychowiakiem, który dopiero co zagra pierwszy mecz w tym roku, tak? Jak zagra?
O ile zdąży właśnie. No ja byłem we wtorek na spotkaniu z Czesławem Michiewiczem w Polskim Związku Piłki Nożnej i dokładnie to, co Kowal powiedział, czyli kto zagra na lewym wahadle, tutaj się będzie zastanawiał, trener selekcjoner otwarcie o tym powiedział. Między kim a kim wybiera na tej pozycji? No jest czterech zawodników. A tak? Chyba liderem jest Arkadiusz Reca jednak mimo wszystko. No tak, bo mówił o tym selekcjoner, że on ten włoski sznyt u zawodników będzie preferował, że to ustawienie, które będzie chciał wprowadzić w reprezentacji, trzech obrońców, czwórka pomocników, czyli wahadłowi po bokach i albo dwóch ofensywnych pomocników i napastnik, albo jeden ofensywny pomocnik i dwóch napastników. On jeszcze nie zdecydował tutaj na dobrą sprawę. Powiedział, że ma dwie wątpliwości, jeżeli chodzi o skład. To jest właśnie obsada lewego wahadła i obsada pozycji lewonożnego stopera. No tutaj będzie musiał trochę rzeźbić, bo mamy tylko jednego lewonożnego, stricte lewonożnego stopera. Jest to Marcin Kamiński z Schalke, a tak to będzie trzeba kogoś po prostu przestawiać. Chodzi o trzeciego jakby stopera do dwójki Glik-Bednarek. Tutaj też przyznał otwarcie, że w meczu ze Szkocją będzie chciał zobaczyć przynajmniej dwóch stoperów, którzy będą jakby rywalizować o to miejsce trzecie obok tej wspomnianej dwójki. Będzie chciał zobaczyć przynajmniej dwóch lewych wahadłowych. No i też bardzo ważna sprawa z Grzegorzem Krychowiakiem. Selekcjoner powiedział, że tuż przed tym, jak Krychowiak wyleciał do AEK-u, rozmawiał z nim i Krychowiak tutaj, uważam, bardzo fajnie się zachował, bardzo odpowiedzialnie. Jakby Grzegorz Krychowiak zdaje sobie sprawę z tego, że jego wartość dla reprezentacji, kiedy on nie gra, a nie grał od grudnia bodajże, tak, jest dużo mniejsza niż w momencie, kiedy on jest w rytmie meczowym. I otwarcie powiedział Michniewiczowi, że jeżeli on do zgrupowania nie zagra spotkania, a on może w ten weekend zagrać, jest chyba mecz AEK PAOK, tak? Taki w lidze greckiej. Jeżeli on w tym meczu nie zagra nawet minuty, to on powiedział Michniewiczowi otwarcie, że nie powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu składu na ten mecz, na finał barażów. Bardzo odpowiedzialne zachowanie Grzegorza Krychowiaka. Uczciwe postawienie sprawy. Tak, nie każdego byłoby na to wstać. I myślę, że tutaj właśnie będzie. Jeżeli Krychowiak zagra w jakimś wymiarze czasowym w ten weekend, no to pewnie selekcjoner też da mu szansę ze Szkocją, żeby się pokazał i złapał te minuty. No tak, Maciek, ewentualnie nawet jak zagra 90 minut, to niewiele zmienia w podejściu. No wiesz, no co ci daje 90 minut, że zagrać, jak nie grałeś od grudnia, tak? No ten jeden mecz niczego ci nie zmieni. Oczywiście w sytuacji Krychowiaka on może zobaczyć, jak się czuje na boisku, tak? To tylko ewentualnie to. Ale ja myślę, że jeżeli Grzegorz Krychowiak będzie dobrze wyglądał w treningach, no to jednak zapracuje na to miejsce w pierwszym składzie, mimo tego, że nie jest takim, powiedzmy, to jest pytanie, meczowym do... Ale nie, no to tylko brakuje rytmu meczowego, bo zdajemy sobie sprawę, że ktoś, kto był na zgrupowaniu przedsezonowym prawie 3 miesiące, nie może być nieprzygotowany. Kontuzja też, zawodnik czasem wraca po kontuzji i od razu gra, tak? To, że na pewno to zgrupowanie pomoże trenerowi zobaczyć, jak on się rzeczywiście zachowuje. I ten dzisiejszy mecz też, jeżeli zagra, jest na pewno dużo pomocny. Natomiast my mamy też tą, tak może tak mi się wydaje, przecież każdy mecz jest inny. My gramy ze Szkocją, chociaż ona nie jest zespołem takim, z którym się zaraz zmierzymy w meczu tej finałowym. Ani Czechów, ani Szwedów, więc zupełnie inaczej do tego podejdziemy według mnie. I tu może trener sobie pozwolić na pewnego rodzaju ruchy, nowości. Natomiast mamy też ten handicap, że będziemy widzieć przeciwnika. Oni nie grają tam sobie tak, bo oni będą grać o wszystko. I tam będziemy widzieć to podejście tych dwóch drużyn, czego się będziemy mogli spodziewać w meczu tym naszym, tak, z którąś z tych drużyn. I to na pewno jest dla nas tak troszeczkę ten, jakby się mówi, większe mamy możliwości. Na pewno w meczu ze Szkocją nie zagra Karol Świderski, który bardzo późno przylatuje do Polski po kolejce MLS. On przyleci bodajże albo we wtorek, albo w środę do Polski. Bodaj. We wtorek, tak. I no na pewno nie będzie jakby czasu za bardzo na aklimatyzację miał i tak dalej. No i też Czesław Michniewicz otwarcie powiedział, że musi porozmawiać z Robertem Lewandowskim na temat tego, czy on ze Szkocją powinien zagrać. Czesław Michniewicz powiedział, że jest pomny tej kontuzji Roberta z Andorą, że chciałby czegoś takiego uniknąć. A też nie wiem, czy pamiętacie, było takie spotkanie bodajże za Adama Nawałki ze Szkocją na Stadionie Narodowym, gdzie Robert Lewandowski został tam przez jednego ze Szkotów potraktowany bezpardonowo, prostą nogą wejście, i wtedy Robert miał bardzo duży obrzęk na nodze, ślad i Szkoci mogą tam naprawdę nie przebierać w środkach. I dobrze by było, żeby lewy ten mecz sobie odpuścił. Tylko, ja tak uważam. Tylko bierz pod uwagę, że ten mecz ze Szkocją na Narodowym, ja kojarzę tą sytuację, to był mecz o punkty.
To nie wierzę w to, że Szkoci wyjdą i będą na 100% grać, bo im też się nie muszą, zagrają sobie mecz towarzyski, bo jest, no bo wpisano, bo muszą zagrać, bo nie mogą oni swojego meczu barażowego. Ale, też biorą, ale czy my musimy sprawdzać Roberta Lewandowskiego w tym meczu? Nie, no i wiesz, mamy tylu napastników. Tym bardziej, że Robert Lewandowski w tygodniu zszedł z urazem z treningu. Dokładnie. I ja nie wiem, czy on wrócił do tych treningów, czy nie, czy jest szykowany na weekend. Ostatnia informacja Kickera była, że od czwartku miał zacząć trening już z zespołem, tak? Że tam była jakaś niestabilność delikatna w kolanie, ale że wszystko jest. Tak, słuchajcie, wystarczyło, że no, przecież gramy jak gramy, no wiemy doskonale, Lewandowski nie grał w meczu ważniejszym z Węgrami, no. To czy zagra ze Szkocją, czy nie, on wtedy na imprezę się wybrał. Nie możemy zapominać o takich rzeczach, no bo wiesz, no to nie chodzi o to, nie grał z Węgrami, bo poszedł na imprezę, no proste, no i kręcił jakąś reklamówkę, no to. Najważniejszy mecz jest po Szkocji, to jest dla nas kluczowe i tu trzeba na pewno, trener ma już pewnie w głowie, jak na samym konferencji, gdy go wybierano, czy któryś z dziennikarzy zadał pytanie, czy wie pan, jakby pan wyszedł na ten pierwszy. Tak, skład już mam w głowie, mam tam jeden znak zapytania. Być może chodziło o szczegółowego właśnie. Tylko że wtedy jakbym odpowiadał na mecz z Rosją, a teraz nie gramy z Rosją, tylko no ze tak. Szwecją, więc no, ale, zależności ale, od rywala, może ale coś jak się mówi, skład ma, tak? Czy Rosja, czy Szwecji, czy Czesi ma ten skład. Przypuszczam, że on dalej być może jakieś małe roszady będą, ta Szkocja może mu właśnie w tym pomóc, tak? Tylko że ktoś, kto zagra 90 minut ze Szkocją, z nowicjuszy. Nie wiem, czy on będzie gotowy na rozegranie kolejnego meczu już punktu. W sumie 5 dni, no to są profesjonaliści, więc tutaj może to nie zaważyć. Ciekawą rzecz jeszcze powiedział Czesław Michniewicz, która mi utkwiła w pamięci podczas tego spotkania, że na środku pola naszej reprezentacji nigdy nie może dojść w jego koncepcji gry do sytuacji, gdzie na środku obrony, że na środku pomocy grają i Grzegorz Krychowiak, i Krystian Bielik. Powiedział, że to są zbyt podobni zawodnicy do siebie, że potrzebują bardziej ruchliwych piłkarzy obok siebie, jeżeli mieliby tworzyć dwójkę, czy szóstka, ósemka, tak? Mogą zagrać w 95 minucie. Jak będziemy się uroczyć? Patrząc na młodzieżówkę, na naszą młodzieżówkę za kadencji Czesława Michniewicza i na Legię, no to jednak Czesław Michniewicz wychodzi z takiego założenia, że ta szóstka ma być tym pierwszym buforem bezpieczeństwa przed linią obrony. To nie było tak, że ta szóstka się włączała często do gry. I ona po prostu zabezpiecza tą przestrzeń w środku pola przed ale stoperami. Jeden taki tak, nie jeden. Dwóch. To prawda. I w młodzieżówce taką rolę pełnił wtedy Patryk Dziczek. Krystian Bielik grał troszeczkę wyżej, no ale to kilka lat minęło. Krystian też stracił niestety wiele miesięcy przez kontuzję. I na tej pozycji numer 6, no to wybieramy między Grzegorzem Krychowiakiem, który nie rozegrał ani jednego oficjalnego meczu, a Krystianem Bielikiem, który stracił kilka miesięcy przez bardzo poważną kontuzję. Nie mamy innego zawodnika w kadrze na tę pozycję, bo Szymon Żurkowski jest to, o czym Maciek mówił, bardziej zawodnikiem mobilnym. On nawet w młodzieżówce wtedy grał wyżej. No ja dopiero wracam do kadry, powiedzmy sobie szczerze. No, na Szkocję do przecięcia góralski. No to będzie czyli stereotypowo będziesz. No tak. Słuchaj, tutaj pięknego futbolu ze Szkocją nie oczekuję, bo mecz towarzyski, ale z ale ze Szwecją... Jak mam się przygotować do tego meczu finałowego baraży, no to Jacek Góralski, no z całym szacunkiem, ale nie wydaje mi się, że to będzie pierwszy wybór trenera na pozycji. Potrzebujesz kogoś do zadań takich defensywnych, to może się przydać. No, nie będzie, po to został powołany. No, czyli... albo... To może jeszcze chwila Pamiętajmy, że my nie szykujemy się na jakieś piękne widowisko i czy szukamy czegokolwiek, czy Czesław Michniewicz, mamy tutaj kadrę 33 zawodników i cokolwiek. Ten mecz ze Szwecją czy z Czechami jest najważniejszy i tam, wiesz jak on może dla mnie wyglądać i jak się skończyć? Pamiętasz mecz tych eliminacyjnych w Tiranie z Albanią? No, oddaliśmy dwa strzały celne, jeden Zielińskiego do przerwy, taki z daleka, w koszyk bramkarzowi, a drugi Świderski na 1-0. Brzydki mecz, w ogóle się nie dało oglądać, nie do zaakceptowania, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Wygraliśmy 1-0, tak ma być w finale. Brzydki mecz, kto tu będzie chciał? Później jest czas. Ewentualnie, żeby Czesław Michniewicz, jak awansuje, mógł sobie popracować z tą kadrą. Na razie nie ma czasu na jakieś fajerwerki. Zresztą jak możemy wymagać od fajerwerków, jeżeli my przez ostatnie lata nie widzieliśmy fajnego meczu reprezentacji? No. No tak myślę, że dylemat większy. No mecz z Anglią był fajny. Myślę, że druga połowa, tak. Dylemat większy mają polski kibic. Pamiętaj, że musi mecz wygrać. Dylemat większy mają polski kibice, którzy będą oglądać ten mecz, czy szkocka, czy jednak polska czysta. No to jest, będziemy się ten można, wymiar też. Można pomieszać. Tam w kontekście tego lewego wahadła. Powiedział ekspert.
Nie podpuszczaj go. W kontekście tego lewego wahadła, o którym cały czas się zastanawia Czesław Michniewicz, kogo tam wybrać. Wybór jest spory, no bo zawsze mówiło się, że mamy problem z obsadą lewej obrony, teraz tego lewego wahadła, tak wbrew pozorom, no jest Arkadiusz Reca, o którym Paweł mówił, jest Maciej Rybus, jest Tymoteusz Puchacz, jest Patryk Kun. I jest Grosicki. Jest Kamil Grosicki. No ale na lewe wahadło. No wiesz, no, na lewą stronę. No, no. A on nie umie bronić. Dokładnie. No. Dokładnie. I właśnie Czesław Michniewicz... Słuchaj, Puchacz też nie umie. Czesław Michniewicz, mówiąc o Patryku Kunie, argumentując jego powołanie, powiedział bardzo ciekawą rzecz, że to jest jedyny z tych zawodników branych pod uwagę na lewe wahadło, który de facto na tym lewym wahadle gra cały czas w klubie. Bo i Puchacz, i Rybus, i Reca ostatnio grają w czwórce obrońców jako boczni obrońcy, jako lewi obrońcy. A Kun gra cały czas w Rakowie Częstochowa na wahadle i Czesław Michniewicz podkreślił, że w jego opinii to jest zawodnik, który z tej czwórki zdecydowanie najlepiej broni. Więc, czyli spodziewamy się debiutanta na pierwszym składzie? Może nie do końca. Tak jak Paweł. Może zadebiutować ze Szkocją, tak, nie będzie debiutanta. Tak, dokładnie. To, co powiedział Paweł, pewnie Reca w tej chwili, który złapał tą regularność w Serie A i ten włoski sznyt, czyli sposób gry, w jaki Czesław Michniewicz będzie chciał ustawiać reprezentację, to daje ten trop włoski, myślę, że wpłynie na to, że Reca będzie jakby pierwszym wyborem. Ale nie zdziwię się wcale, jeżeli Patryk Kun będzie zawodnikiem, który wejdzie w meczu ze Szkocją, bo selekcjoner też powiedział, że będzie chciał go zobaczyć. Trzeba jeszcze powiedzieć, że oczywiście ten drugi mecz może mieć 120 minut, tak? I jeszcze są żółte karne, więc tutaj trzeba... To jest strategia, tak? Prowadzenia tego meczu i wiadomo, strzelić bramkę, co dalej? Zmieniać, bronić się, a co będzie, jak zmienić napastnika, wprowadzić obrońcę, a oni ci strzelą bramkę, co dalej? No to na pewno będzie ten mecz z najcięższego gatunku dla nas i zresztą dla tej drużyny, która przejdzie ten baraż dla Czechów czy dla Szwedów. Oni będą grać u nas, to też jest drużynie przyjaznej, znaczy przyjezdnej. Jeżeli strzeli gola, to będzie wybaczone, że będzie grała brzydko i będzie się broniła, tak? Bo ty będziesz musiał atakować. Pamiętajmy, że będą, przypuszczam, komplet ludzi na stadionie, gdzie będą oczekiwać zwycięstwa w tych 90 minutach, a to jednak tu jest strategia. Ale mamy złe wspomnienia, jeżeli to Szwedzi awansują. Pamiętacie taki mecz, był na stadionie Śląska w Sosnowie, Jerzy Brzęczek stracił piłkę, Ljungberg poszedł i strzelili gola i wygrali wtedy 1-0. 1-0, tak. To będzie zupełnie inny mecz niż ten, mówimy o Szkocji i tutaj Czesław Michniewicz może sobie nawet po 45 minut sprawdzić tych wahadłowych w jednej połowie, prawda, w drugiej, zobaczyć tych chłopaków. Po to będzie to spotkanie, żeby przetestować kilka wariantów. Fajnie też, że mamy selekcjonera, który ma doświadczenie tych baraży, no bo selekcjoner Czesław Michniewicz wprowadził młodzieżówkę przez baraże, więc on zdaje sobie sprawę, w sensie... To były trochę inne baraże, był mecz i rewanż. Okej, no ale wiesz, czym to się je, tak? Później jeszcze prowadził drużynę w tym turnieju finałowym, gdzie też trzeba było się przygotować pod ten jeden konkretny mecz, więc jeżeli chodzi o plan i o to, co Czesław Michniewicz myśli, to ja nie zakładam, że to będzie jeden plan, tylko to będzie A, B, C, D, E, F, G, H na każde rozwiązanie. Jak stracimy, nie wiem, w pierwszym kwadransie gola, co robimy i tak dalej. No po to ma szeroki sztab, po to się zamyka gdzieś tam w tym swoim słynnym domku na Kaszubach, żeby jednak wymyślić coś więcej niż tylko tą pierwszą jedenastkę i pomysł na ten właśnie mecz. W analizie Szwedów pomaga Marcin Dorna, czyli sam dyrektor sportowy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zapytałem Czesława Michniewicza, czy on będzie brał pod uwagę to ostatnie spotkanie nasze ze Szwedami z Euro 2020 i on powiedział, że nie, że tutaj ewidentnie ten mecz nam nie poszedł, że nie chce jakby przypominać zawodnikom tego, co tam się wydarzyło. I też padły tam takie zdania, że druga połowa, zwłaszcza meczu ze Szwecją, to już było totalne wariactwo, jak się spojrzy na to, jak graliśmy, jak przerzuciliśmy wszystko do przodu. I Czesław Michniewicz... Trzema napastnikami. Tak. Czesław Michniewicz powiedział, że nawet analiza tego spotkania nie jest po prostu miarodajna. Nie ma sensu. No to powiedzmy sobie jasno, Czesław Michniewicz pod ten mecz finałowy będzie ustawiał drużynę mniej więcej tak jak Legia Warszawa pod Spartaka Moskwa, czy też Leicester City. Bezpieczeństwo z tyłu jest najważniejsze, a w końcu coś padnie z przodu, tak? Dlatego te mecze były wygrywane po 1-0, ale Czesław Michniewicz to potrafi, tak? No oczywiście, kwestia jest innego. No Czesław Michniewicz jest wspaniałym taktykiem, bo nawet jeżeli będzie coś źle szło, tak jak szło źle przy okazji czerwonej kartki ze Slawią, ale i straconego gola, trzeba było wygrać mecz.
no to zagrał na trzech napadziorów po przerwie. Mhm. Przyniosło skutek? Przyniosło. Legia ograła Slawię 2-1, awansowała do Ligi Europy. Także no wiesz, no czasami nie widzę, jak to wygląda. I to, że Legia przez nawet końcówka poprzedniego sezonu na zero z tyłu bodajże 7 czy 8 kolejek, ale też i te wyniki były 0-0, ewentualnie Legia wygrywa 1-0, to chodziło o to, żeby tę drużynę przygotować świetnie defensywnie do europejskich rozgrywek. I pewnie tak tutaj będzie. No żadnego szaleństwa nie spodziewajmy się. Ja cały mówię, Czesław Michniewicz wie, jak to zorganizować, żeby było nudno na boisku. I może być tak, że oglądamy, tak jak Roman mówi, 120 minut z jednym strzałem na bramkę. W tym spotkaniu. Ty takiego spotkania się spodziewasz? Znaczy takiego się spodziewam, bo ja tak... nie było po tych 120 minutach. Nie, tak właśnie dlatego, ale to wiesz, no, chodzi o to, żeby nie oszaleć tak, jak żeśmy tak w tym pierwszym mecz tak, z tymi Szwedami u siebie, tak? Znaczy nie u siebie, tylko na Euro. No przecież ten bałagan, ale nie no, ten bałagan na początku, że my straciliśmy bramkę w której minucie, w drugiej? Tak, akcja zaczęła się od autu. Tak. No właśnie, no to wiesz, no to takie rzeczy to nie można tak, i dlatego też wiesz, no. Zresztą pamiętajmy, bez względu na to, jak już Legia była w kryzysie, to w Neapolu Legia przez ile, 60 kilka minut 0-0 trzymała wynik, nie? To jeszcze z Czesławem Michniewiczem. To można nawet ewentualnie, jak dobrze ustawisz i będziesz bronił, oczywiście z przodu nic nie robi, nie mieli za bardzo sytuacji, ale tam może z jedna, ale tak naprawdę no, trzeba brać pod uwagę, że to będą takie mecze. No, za duża stawka, żeby tutaj wyjść i nagle oczekiwać jakichś pięknej gry, fajerwerków i nie wiadomo jakich składnych akcji. No, nie teraz. Jedna wystarczy. Wszyscy przyjmujemy troszkę i też tak na tym spotkaniu z Czesławem Michniewiczem mam takie wrażenie, że w PZPN-ie też o tym myślą, że tym rywalem naszym w finale barażów będą Szwedzi. A pamiętajmy, że oni jeszcze muszą wygrać z Czechami. Którzy na Euro pokonali Holendrów. Wzmocnieni Tomasem Pekkartem, królem strzelców polskiej ekstraklasy, powołany do reprezentacji Czech. Tak, to Tomasz Petrasek też jest powołany. Pewnie te dwa gole zniecieczył to. No myślę, że to one zdecydowały, to prawda. Ale nie można lekceważyć na pewno Czechów. Szwedzi będą mieli z nimi bardzo trudną przeprawę. To nie jest jakiś zespół, gdzie są wielkie nazwiska. Wiadomo, Sołczek jest zawodnikiem West Hamu, ale to jest chyba taki no, ich największe nazwisko w tej chwili, tak? Więc to pokazuje wobec naszych zawodników, Lewandowski, Piotr Zieliński, Arkadiusz Milik, myślę, że to są zawodnicy większej klasy. Wracając jeszcze do Szwedów, ja nie myślę, że to jest zespół, który będzie w stanie nas zdominować na tyle, że my będziemy się stricte, nie wiem, jakoś kurczowo bronić, tak jak Legia z Leicester. To będzie zupełnie inne spotkanie. Myślę, że tutaj inicjatywa będzie, jeżeli dojdzie do tego meczu, będzie przechodzić z jednej strony na drugą i my możemy w tym meczu równie dobrze też przeważać. Nie musimy grać tylko z kontra. No, ale to trzeba brać pod uwagę, że to jest... Wiesz, no, dzisiaj by się chciało z Czechami grać, bo Szwedzi jest za poważna drużyna. I nie chodzi o mecze z Euro. Oni mieli w grupie Hiszpanów dwa razy. Ja oglądałem te spotkania. Byli fantastyczni. Potrafili się postawić. Słuchaj, oni ogólnie z Hiszpanią i na Euro też przecież. Oczywiście. Defensywa konkretna. Praktycznie bez dopuszczania. Oczywiście Hiszpanie w tym meczu kończącym eliminację wygrali w końcówce 1-0 i awansowali z pierwszego miejsca, wyrzucili Szwedów do meczów barażowych, no ale przecież przegrali w Szwecji, tak? To wiesz, no tylko że nie gramy w Szwecji, ale Hiszpanie tam przegrali, a pamiętajmy, że Hiszpanów trzeba brać już teraz tą kadrę z powrotem poważnie, bo jest naprawdę świetnie wyglądająca. Ale ten ostatni mecz grupowy, powiem ci, w Hiszpanii, no i tak jak na Euro, no Szwedzi świetnie grają w obronie, tak? No oczywiście oni mają tam troszeczkę osłabień ze względu na kartki, widziałem w pierwszym spotkaniu z Czechami. No ale oni wrócą na nas ewentualnie, jeżeli odpoczną sobie. Jeden zawodnik, który ma podobne problemy do Grzegorza Krychowiaka, Kleson, to jest taki albo skrzydłowy, albo drugi napastnik, bardzo szybki zawodnik, więc no... Oni mają podobne problemy troszkę do nas. Jaki jest najmocniejszy skład reprezentacji Polski na dziś? W tym momencie, jeżeli gralibyśmy mecz finałów baraży, to Wojtek, jaki skład ty byś widział? Nie wiesz, no, jaki skład. No, dzisiaj nie możesz za wiele zmienić. No, pytanie jest tak, no, jeżeli środek pola, tak, kogo, tego Krychowiaka, wiesz, no, mówi się, jak będzie bez formy, to nie, tylko że wiesz, no, on ma za dużo meczów ważnych i doświadczenie no, powoduje, że czasami taki zawodnik w pierwszym składzie jest tak, jest potrzebny, co byśmy nie mówili. No bo wiesz, wstawisz młodego albo kogoś, kto nie ma tych występów za wiele i później powiesz, no i po co on, tak? Bo wiesz, może się wydarzyć. Wiemy doskonale, to nie jest mecze reprezentacji, o stawkę, to ogólnie są... przekleństwem dla nowicjuszy, że wymyślanie. Paulo Sousa sobie wymyślił w pierwszym meczu z Węgrami Helika na obronie i wiemy, jak to się skończyło. Tak? Szymańskiego na prawym wahadle. Wiesz, Helika korzystał, a Szymańskiego postanowił wywalić i nie powoływać więcej, bo nie wystawił go na swojej pozycji. Helika wystawił na swojej. Ja mówię tu o swojej pozycji, jak grasz.
I tak na tyle. Ja sam jestem ciekaw, jak w końcu wyjdziemy na tylko Lewandowskiego, czy będzie ten drugi, tak? Bo wtedy będzie zależało też ustawienie środka pola, tak? No bo jeżeli będzie drugi, a dzisiaj jak patrzysz na liczby i to, co wyprawia Milik w Marsylii, no to wiesz, no, bierzesz pod uwagę, że może się przydać, tak? Z drugiej strony jest Szymański, który też ma świetne liczby w Rosji. Wiesz, ja bym wolał czasami z taką drużyną, ja tu pod Szwedów, wolałbym z taką drużyną grać na dwóch, żeby wiesz, bo Szwedzi to jest tak, twarda nacja, jak oni zobaczą, że tylko Lewandowskiego, to będą tam wymieniać obrońców, żeby tylko Lewandowskiego podkopywać. A my mamy zawsze ten problem, jak nie Lewandowski w polu karnym, to kto? Mhm. No, no i wiesz, zawsze ci się robi, wiesz, a wiesz, może być tak, że Lewandowskiemu przy takiej obronie nie wyjdzie mecz i wtedy nasza kadra traci bardzo wiele, bo ja nie wierzę, że coś się zmieni przez kilka treningów z Michniewiczem. Nie. Także ja bym spróbował na dwóch. Ważne jest też ta druga linia, o której mówiłem, bo jednak napastnik żyje z podań. Lewandowski nawet w tym świetnym meczu w Lidze Mistrzów pokazał, że sam może tworzyć rzuty wolne, rzuty karne, że sam, ale te piłki dostaje jednak, do niego dochodzą. I to jest, widzimy jakieś odcięte od podań, a myślę, że w dużej mierze i Szwedzi, i Czesi mają takich obrońców, którzy będą silnych, którzy będą no, Robertach starali się odłączyć kompletnie od podań. I to jest to pytanie, czy wyjdziemy na dwóch, Milik, powiedzmy Lewandowski, czy tylko na jednego, to jest raz, ale kto w takim razie będzie tym podającym, tak? Czy Zieliński będzie cofnięty bardziej do tyłu, by brać piłki od obrońców i rozgrywać, czy jednak będzie z przodu podłączony pod napastnika, czy tak jak Czes czasem gra na lewej, bo mówimy o tym wahadłowym, a on może też spokojnie wyjść no, ale nie, na lewej. Myślę, że lewe wahadło dla Piotra Zielińskiego nie jest ale u siebie w Napoli ugrywał na tej takiego oszukanego lewego, wiadomo. Myślę, że Michniewicz tutaj jest głównym tym, który to ustali. A twoim zdaniem? Na dwóch moim zdaniem, wyjdzie spokojnie. Wyjdzie spokojnie, by to, co mówimy, no jeżeli dostajemy ze Szwedami na Mistrzostwach Świata w drugiej minucie bramkę, to nie chcielibyśmy u siebie w meczu przed własną publicznością zaczynać mecz w drugiej czy trzeciej minucie, tracąc bramkę. Myślę, że w ramach jakby większych minut rozegrania, myślę, że będzie wprowadzał zawodników właśnie świeżych i może przyjść moment, że idziemy na jednego, a w drugiej, powiedzmy, połowie będziemy grać już na dwóch napastników. Ale zwróćmy uwagę, ale to też wszystko zależy od sytuacji, jaką będą tworzyć Szwedzi i Czesi, jak oni będą ustawiać. Ale ja tylko dodam, że Milikarda to jest ze względu na liczby, chociaż wcale się nie obrażę na Czesława Michniewicza, jak do Lewandowskiego wystawi Buksa, który w powietrzu i łokciami potrafi popracować. Ten pierwszy, ten nasz mecz ze Szwecją, pamiętamy, co się działo. Były te boczne korytarze, były uwolnione i było, tych wrzutek było kilkadziesiąt. No to jeżeli wrzutki, to myślę, że Adam Buksa jest... Do walnięcia, może nie walnięcia z łokcia, bo to czerwona kartka, ale tak wiesz, postawić się, powalczyć w powietrzu z tymi obrońcami, a to jest bardzo ważne, bo mi się wydaje, że bardziej twardym takim napastnikiem jest Buksa niż Milik przez, nie wiem dlaczego tak, Milik woli jednak. Zwróćmy uwagę, że w ostatnim czasie jedyny mecz, w którym my zagraliśmy na jednego napastnika z przodu, to był ten feralne spotkanie z Słowacją na Euro, otwierające jakby cały turniej. Wtedy przegraliśmy 2-1. Więc to pokazuje, że nawet Paulo Sousa za każdym razem wystawiał dwóch napastników oprócz tego jednego spotkania. Więc myślę, że mimo wszystko będziemy grali na jednego ofensywnego pomocnika i dwóch napastników i pewnie wyjdzie Piotr Zieliński od początku, a Sebastian Szymański będzie takim jokerem. No my patrząc teraz na formę naszych napastników, trochę szkoda byłoby rezygnować z drugiego obok Roberta Lewandowskiego, bo mówimy Buksa, mówimy Świderski przecież, mówimy o tych wszystkich... Piątek. O tych powrotach Milika i Piątka, więc no jest czym wybierać. Szkoda byłoby chyba tych wszystkich piłkarzy trzymać na ławce. Takie sygnały były ze sztabu reprezentacji gdzieś, że właśnie za dużo piłkarzy w formie, żeby ofensywnych, żeby ich trzymać na ławce. Odnośnie Piotra Zielińskiego, to jednak ja go widzę na tej pozycji numer 10. Nawet jeżeli to będzie dwóch napastników, to on będzie najwyżej wysunięty z tych środkowych pomocników, za jego plecami Moder i pytanie, kto trzeci.
Ale zobaczcie, my cały czas dyskutujemy o tym, jak zagramy i tak dalej. To jaka dezinformacja musi być i u Szwedów, i u Czechów. My mamy nowego selekcjonera. Ja myślę, że też ten pierwszy mecz ze Szkocją to będzie takim momentem, gdzie Czesław Michniewicz troszkę makaronu będzie nawijał na uszy, że różne będzie fałszywe sygnały dawał i Słowakom, i Czechom. Tak coś myślę. Szwedom i Czechom. Coś tak myślę. Dymna troszeczkę. W tej sytuacji to jest nasz atut. Możemy to wykorzystać, no bo jednak nie gramy meczu o punkty, możemy go nawet przegrać i rzeczywiście można tutaj troszeczkę namieszać. Oni mogą zwariować. Zakładając, że gralibyśmy mecz półfinałowy. Oczywiście chodzi o nazwiska, no bo kto będzie, kto wyjdzie grał. No przecież nie wykluczajmy, że Robert Lewandowski z Milikiem zagrają na stoperze. No takich rzeczy nie będzie, że na prawej obronie zagra Zieliński. Wszyscy wiedzą, i Szwedzi, i Czesi, kto to, z jakich mamy zawodników. Tak? Ale nie wiedzą, jak teraz, zagramy. Teraz pytanie jest takie. Właśnie, to jest ważna sprawa, bo jeżeli wychodzisz na dwóch napastników, wystawiasz tego Zielińskiego podłączonego, prawda? I to każda obrona, każda drużyna, czy Szwedów, czy Czechów, będzie czwórką, to jestem przekonany, już wychodzi jeden defensywny, typowy, żeby ten środek w tym trójkącie zagęścić. I już praktycznie i bramkarz, pięciu zawodników może wyłączonych z gry praktycznie ofensywnej. W tym momencie trzema grając naszymi. Tak to sobie jakoś tak wyobrażam. No ale zobaczymy, poczekamy, co Czesław Michniewicz wymyśli. Przekonamy się w czwartek, mecz ze Szkocją. Liga Mistrzów. Wczoraj przekonaliśmy się za to, jakie pary w ćwierćfinałach zostały wylosowane. Działo się bardzo dużo w tej poprzedniej fazie rozgrywek. Niesamowite spotkanie Realu z PSG, kilka ciekawych innych spotkań. Na ten moment, zanim przejdziemy sobie do analizowania par, kto jest waszym największym faworytem do wygrania Ligi Mistrzów? Patrząc już, no jesteśmy mądrzejsi o to, że wiemy, kto z kim zagra w ćwierćfinałach. Nie wiem, no, ja bym chciał, żeby tylko Madryt, ale oczywiście jest to defensywne. Oni trafiają chociaż ciężkiego rywala. Ciężkiego bardzo. Natomiast no, tam zawodnicy zaczęli, ten młody Portugalczyk wyleciał mi na João Félix. I ostatnio jest w niesamowitej formie. Uważam, że ostatnie 3 czy 4 mecze i w lidze, i w pucharach zagrał no po prostu wyśmienicie. Widać, że chyba już zrozumiał, że na niego czas, że to już też trzeba się pokazać i w światowej piłce. Jakby mówiąc, wziąć ten ciężar też gry na siebie. Faworytem na pewno jest Manchester City. To jestem bez dwóch zdań przekonany, że to jest główny faworyt, mimo że Chelsea broni tego tytułu. Natomiast też Guardiola ma tutaj coś do udowodnienia Chelsea i ten przegrany finał. Jeżeli chodzi o Real Madryt, no, cieszyłem się, mimo że biały kolor, ale lubię biały, czerwony bardziej, ze względu, że grałem w sąsiednim klubie. Ale fajnie dali po nosie temu Paris Saint-Germain. Po prostu to, co wyprawia Messi chodząc na boisku. Ja tak rozmawialiśmy to przed programem. Ja nie potrafię dzieciom wytłumaczyć w akademii, że to jest najlepszy piłkarz na świecie, bo tak się nie gra. Tak się nie gra, nie chodzi się, udaje się z pochowanego. Wyśmienity z piłką oczywiście, może rozstrzygnąć jednym podaniem. Ale to już nie jest ten Messi. To jest, nie jest Messi taki jak w tej chwili Mbappe. Bo żeby Messi tak się angażował, jak to robi Mbappe, najlepszy zawodnik Paris Saint-Germain w tym meczu, w dwóch meczu można powiedzieć, w tym sezonie, a trochę próbował oczywiście Neymar, no ale to, co wyprawia ten człowiek, to no, mimo że wiadomo, uwielbialiśmy go i pewnie też mamy do niego ogromny szacunek, ale tak się nie gra. Tak się po prostu nie gra. Ten zawodnik powinien siedzieć na ławce rezerwowych, pomimo że ma takie nazwisko, tak? Że się koszulki sprzedają, się za nim zarabia. No i te nerwy włodarzy też myślę, że pozostaną w pamięci, co się działo tam po meczu. No więc wygrywa piłka, no, wygrywa dobre, solidne przygotowanie i chęć pracy całego zespołu, bo to widzieliśmy na przykład w Realu Madryt, który z tym Chelsea wcale nie jest na jakiejś, prawda, straconej pozycji. Klopp ma swoje ambicje oczywiście też. Ciekaw jestem. My trochę zapominamy na razie o Bayernie Monachium. O Bayernu, bo myślę, losowanie ma dosyć w teorii przynajmniej proste. Niektórzy fachowcy mówią, że Bayern będzie w tym roku mistrzostwo. Tylko tam w Bayernie jest ta obrona niestety w tym sezonie mocno podejrzana. Zdarzały się im mecze, gdzie naprawdę była dziurawa.
to jest chyba największy minus Bayernu Monachium Juliana Nagelsmana, że w każdej chwili coś może się wydarzyć w tej defensywie. Ja bardzo bym kibicował Bayernowi, żeby zespół z Monachium wygrał, bo będzie to oznaczało, że jakby z automatu Robert Lewandowski, niezależnie od tego, jak reprezentacja czy awansuje na mundial, czy jak się spisze na tym mundialu, to z automatu Robert Lewandowski pewnie będzie znowu faworytem do złotej piłki. Mm-hmm. Bayern, jeżeli przejdzie Villarreal, trafia na kogoś z pary Liverpool-Benfica. Bardziej na Liverpool. Villarreal swoje zrobił, tak? To, co miał zrobić, biorąc pod uwagę to, jak... Czy zrobił coś więcej? No nikt się nie spodziewał, że... Słuchaj, przed meczami, jak zacząłem, ile osłabień jest w Juventusie, stwierdziłem, że nie ma szans Juventus z Villarreal, jeżeli Villarreal tak zagra, bo pamiętałem, jak Villarreal gra na meczach wyjazdowych. Mm-hmm. Jak potrzebował zagrać, przynajmniej wywieźć punkt z Bergamo, a Atalanta jest mniej więcej poziomu Juventusu, no nie oszukujmy się, bo też jest w czołówce tabeli Ligi Włoskiej. No to pojechali i wygrali 3-2, a prowadząc 3-0, tak? A wystarczył remis. A wiemy doskonale, na co Villarreal stać w meczach z trudnymi rywalami w europejskich rozgrywkach. Nie jest przypadkowe, przecież, że oni wygrali Ligę Europy w zeszłym sezonie. To nie jest, wiesz, przypadkiem nie wygrali. Nikt nie wygrywa przypadkiem trofeów. Musiałeś dobrze grać w Europie i dlatego też ten mało szans już daje im teraz z Liverpoolem, bo jest to drużyna bardziej poukładana, bardziej poważna, tak, i w tyłach, tak, i to mówisz, co... mniej szans dajesz z Liverpoolem Benfica. Nie. Bo gdzie jest z Liverpoolem, że dajesz mniej szans? Znaczy nie, no... Później, tak? Nie, ale mówię, nie, bo chodziło mi ogólnie o ten kontekst, że później Bayern będzie miał najtrudniejszego rywala, bo i Bayern i Liverpool spotkają się w półfinale, według mnie, nie? Okay. Ale wtedy tak, że jednak tu Bayern będzie miał kłopot, bo jednak no, przebić się przez tą obronę Liverpoolu nie będzie łatwo, a w tyłach ta trójka w Liverpoolu, trójka, czwórka, nawet ani piątka to ci może zrobić takie kuku, że już się nie jedna drużyna przekonała. Także ogólnie biorąc to drużyny, które stały na jakiejś stacji hiszpańskiej, Atletico Madrid też po meczach remisowych u siebie, chociaż to była taka kolejka, mówimy o tym tygodniu, tak? Mhm. Benfica u siebie zremisowała, Villarreal u siebie zremisował, Atletico u siebie zremisowało. Pojechały na ciężkie tereny, powygrywali mecze. Mhm. Bo kto by pomyślał, że Benfica, a jak to dał dwa celne strzały w meczu z Benficą. Przecież to się nie zdarza często, tak? No to mówimy o Ajaxie, który ponad 100 bramek w sezonie we wszystkich rozgrywkach strzelił, a dwa celne strzały. I który był lepszy w pierwszym meczu z Benficą. Ajax z Benfica mieliśmy taki fajny przegląd młodych, zdolnych, fajnych chłopaków, za których za chwilę będą grać w zdecydowanie lepszych drużynach, bo i Benfica ma świetnych zawodników i potrafi wychowywać. I na tym żyje zresztą, bo sprzedając zawodników. I Ajax, i to było taki fajny, no powiem szczerze, że z góry stawiałem na Ajax 155 na do 45. A jednak Benfica zagrała bardzo, bardzo tak pomysłowo. Atletico odbudowało się meczem z Porto, który ostatnia, jak to się mówi, nóż na gardle, wygrali tam i awansowali dalej. Pamiętasz ten mecz? I od tego momentu to się ruszyło, ten nawet styl gry, mimo że tam dalej jest... Też to potrafi robić Simone, bo nie gra Luis Suarez, tak? Tutaj wchodzą młodzi, już nie jest tym wyborem. To też powoduje rywalizację wewnątrz i tego mu na początku brakowało. Ja w życiu nie myślałem, że Atletico tak wysoko zajdzie w Lidze Mistrzów. Poważnie, jak patrzyliśmy na początek ligi. Znaczy ja jak tak patrzyłem sobie na te pary nawet 1-8 i po tych pierwszych meczach wszystkich 1-8 w finału Ligi Mistrzów, to tak widziałem w Ajaxie takiego czarnego konia tych rozgrywek, że znowu zrobił to co zrobił tam, nie wiem, 3 czy 4 sezony temu, gdzie wygrywali z Realem na Bernabeu i mogą zrobić coś świetnego. Ten pierwszy mecz mnie w tym utwierdził. I Ajax przegrał w ogóle pierwszy mecz w tej edycji Ligi Mistrzów, bo na 8 spotkań no to było 6 zwycięstw, remis w Lizbonie i pierwsza porażka, więc byłem po prostu w szoku, no bo myślałem, że Benfica pojedzie jak na skazanie, ale no, czy to jest największa niespodzianka ta Benfica? No nie, ja jednak bym się upierał przy tym Villarrealu. Ale nie, Paweł, bo... zwróć uwagę, że w tych meczach rewanżowych drużyny z Półwyspu Iberyjskiego, czyli mówimy tak, Villarreal, Atletico i Benfica, które mecze zremisowały, na wyjazdach nie straciły gola. I co więcej, zaprezentowały futbol, który dał Chelsea wygraną w Lidze Mistrzów w poprzednim sezonie. Totalna defensywka, dobrze ustawieni w obronie, bronimy się, bo przecież Villarreal oddał 3 celne strzały. Pierwszy to był rzut karny na 1-0 w tym meczu, czyli 3 gole. No tak, czyli de facto do 70 minuty, 75. To Juventus nawet... przeważał i Juventus kontrolował. No ale wiesz, jak Hiszpanie wielokrotnie polegli na froncie europejskim, bo pięknie grali, ale zostali w plecy raz, drugi i odpadali, no to postanowili zagrać jak Chelsea w poprzednim sezonie. Czyli tak,
zamurujemy. No Benfica co innego zrobiła przecież w Amsterdamie? No prawie, też świetnie to... broniła. Dobrze zamurowali, bronili, nie pozwolili na te harce ofensywy Ajaxu. Atletico Madryt z Manchesterem, mieli to zagrać, co zagrali. Villarreal tak samo w Turynie. Oddał piłkę, 78 minut sobie poczekał, popatrzył, co Juventus robi. Troszeczkę szczęścia było, bo pamiętajmy, tam była i poprzeczka w pierwszej połowie i Rulli obronił, ale później wystarczyła jedna, druga kontra, dziękuję, awansujemy dalej, gramy dalej. To my gramy dalej, a nie wy. I oczywiście, można powiedzieć, o, Hiszpanie zagrali brzydki futbol, no ale oni wielokrotnie grali piękny i odpadali, to dobrze, że awansowali, bo grali ładny, bo grali brzydki, nie? Unai Emery, tak, no jest to niesamowite, że pierwszy człowiek, raz, potrafi... Pierwszy raz przeszedł 1/8 finału Ligi Mistrzów. Raz, a no, patrząc na skład tych wszystkich drużyn, to zdecydowanie on ma, no i Benfica to jest najsłabszy, można powiedzieć. I gdy nie będzie kontuzji, to ja bym wczoraj tego Villarreal nie skreślał. Ja chciałbym też, żeby jednak były niespodzianki w dalszej fazie, bo jak tak już powiem, że Bayer, no wiadomo, tutaj Bayer przejdzie, czy Real, Liverpool, ile tam jeszcze wierzy jednej parze jest, no tak trochę zaczytelnie, nie chciałbym City tego, ale mają, City mają najsilniejszych, po prostu mają popatrzeć na skład City, a Villarreal, no to o czym my w ogóle mówimy, no prawda? Ale tu jest drużyna, to widzieliśmy właśnie w tym meczu, to co Wojtek powiedział, fantastyczna współpraca, wchodzi Moreno i już wiadomo będzie, że jest kompletny nacisk ofensywny, na wytrzymali ten przez tyle minut ten Juventus, przy szczęściu też, nie ukrywajmy. I zupełnie inaczej zaczęli grać, zaczęli tworzyć sytuacje karne. Roman, i tak dalej. Gdy nie będzie kontuzji, ten Villarreal, ja bym wcale nie skreślał. To jest drużyna, która stoi według mnie na straconej pozycji w meczach z Bayernem, ale jestem przekonany, że ona zrobi więcej krzywdy w tyłach Bayernowi niż to zrobił Salzburg. Jestem przekonany. Tak jak gra Villarreal z kontry, a przecież tego będzie pewnie oczekiwał Emery, dobrze zamurować i grać z kontrę. Przy tej defensywce wysuniętej powolnej Bayernu, no to więcej krzywdy im zrobią. Tylko oczywiście no, pytanie jest, jak będą w stanie zatrzymać Bayern Monachium w defensywce, tak? Ale jestem przekonany, że tak jak Salzburg strzelił, tak, jednego gola, dwa gole strzelił w dwóch meczu, no Villarreal strzelił ze cztery. Tak. Cztery gole Bayernowi w dwóch meczu. No to może też polec, no, bo Villarreal Bayern... ma lepszych zawodników z przodu niż Salzburg, chociaż niektórzy powiedzą, a nie, no to bo... To są takie drużyny jak właśnie Ajax, Benfica, Villarreal, Ajax, Benfica, o Jezu, wleciał mi, który pokazują młodzież. Salzburg. Bo to było fantastyczne na tym pierwszym meczu, no tak mi się fajnie oglądało ten Salzburg. No, grali jak równy z równym. Gdyby strzelił to na 2-0, tą sytuację, którą miał, wiadomo, ten Bayern u siebie jest niesamowity. Ale zobacz, z Ajaxu jeden grał w Juventusie, jeden w Barcelonie, poprzedniego Ajaxu, który też był promowany młodych. No z tego pokazują, oczywiście to nie są wychowankowie tych klubów, bo to nie mówmy, że te kluby fantastycznie pracują z młodzieżą, oczywiście. Tylko oni kupują za 2-3 miliony młodych chłopców, 17, 18, 16-letnich, o takich kwotach mówimy. I później oczywiście z tego żyją, promują i sprzedają do innych klubów. Ale na to się nastawiają. I dobrze, że są takie kluby, które właśnie w ten sposób nie kupują tylko gwiazdy, a promują. Dokładając do tego Ligę Europejską w poprzednim sezonie wygrali się siedmioma wychowankami. No zgadzam. Wiesz, to nie jest tak, że nie masz, tak? Niby... No, u nas powiedzieliby wioska, nie? No bo to jest... To jest kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. A to powiedzieliby, tak, u nas wioska by się tak to nazywało, ale tam potrafią to zrobić. Pieniędzy im nie będzie brakowało, bo wiesz, oni tam zawsze dobrze poukładani, dobrze transfery, do tego mieli przecież teraz udział w Lidze Mistrzów, tak? I potrafią to zrobić i fajnie się to ogląda. No, także no, trochę źle trafili, rzeczywiście, no, trafili na jednego z faworytów. Tylko, przy tym losowaniu, ja też gdzieś tam przed losowaniem chciałem, żeby się właśnie złapały takie drużyny jak Benfica, Villarreal czy Atletico, tak, a nagle się okazało, że wszystkie te tuzy dostały. No i myślisz, że kulki były podgrzewane? Mogły być. Słuchaj, ja coś ci powiem, ja nie mam żadnego zaufania już do FIFA i do UEFA, także nawet jestem przekonany, że były. Także została jedna ta... Słuchaj, powiem ci tak. To, że UEFA nie potrafi w losowania, to już wiemy, bo powtórzyła wcześniejszą rundę, to było powtórzone. No to nie mów mi, że przypadkowo. Przypadkowo się nic nie dzieje. A że trafiła się jedna para Chelsea-Real, to chyba jest taka najbardziej atrakcyjna, mówimy tak. No i taka najbardziej wyrównana w teorii, powtórka, bo Chelsea zwycięzca tamtej Ligi Mistrzów Real w świetnej formie obecnie. Powtórka półfinału zeszłego sezonu, tak. Bo oni się w półfinale zderzyli ze sobą. Tak. No i wtedy Chelsea górą. Tak. Dzisiaj El Clasico i informacja... Jutro. Przepraszam, jutro, a dzisiaj informacja, że Karim Benzema nie zagra.
A już wyprzedzasz tematy, zaraz dalej klasyko przejdziemy, okay. Ale jeszcze o Lidze Mistrzów. To chciałbym szybko, żebyście wskazali swoich faworytów. City, Atletico. City. Kowal? Szanse dla Atletico w tym meczu? Nie ma szans. Słuchaj, ja coś ci powiem. W kryzysie jest, można powiedzieć, City jest w kryzysie wynikowym, ale to przecież wiadomo, że za chwileczkę się skończy. Myślę, że Guardiola się cieszy, że ten kryzys nadszedł teraz, a nie w półfinale. Za chwileczkę się skończy. No, mecze na początku kwietnia. Ale przerwa reprezent. Nie, to wiesz, to wszystko pod kontrolą u Guardioli. Nie widzę tutaj za bardzo szans. Słuchaj, City to nie United. No, mocniejszy zespół. No, ostatnio się nawet spotkali, nie? No też, było widać, kto jest mocniejszy. Roman, Atletico? Wiadomo, Atletico, no mimo wszystko, że powiedziałem, że City jest faworytem tych rozgrywek, to no, będę kibicował Atletico. Maciek, ty też się nie wyłamujesz z City. Chelsea i Real, to najbardziej, no mówicie, że najbardziej wyrównana para. Nie no, jak Real zagra tak jak z Paris Saint-Germain, jak Luka Modric, nie wiem. Ale w którym meczu? W drugim. Jak Luka Modric będzie przeżywał, nie wiem, drugą, trzecią młodość, będzie grał w taki sposób, to Real. To ja tak powiem. Jak Real zagra tak jak w pierwszym meczu z Paryżem, to Chelsea. Okej. Okay. A jak w drugim? A jak tak jak w drugim? To będzie dogrywka. No ja z tego faktu, że grałem w Atletico, to w Chelsea. No, ty nie masz wyjścia. Nie, ja myślę, że Real. Ja myślę, że Karim Benzema już jak się doprowadzi do stanu używalności, do pełni sił dojdzie, to jednak będzie w stanie pociągnąć. Zresztą to też taka fajna historia, bo długo był w cieniu. Cristiano Ronaldo pracował na niego, na nagrody dla Portugalczyka, na te trofea. Nie mówiło się tak o Benzemie dużo, a teraz to on wszedł w te najważniejsze buty, założył koszulkę lidera i prowadzi Real. No, myślę, że po jakieś trofeum na pewno w tym sezonie. No to będzie tam też mecz w Londynie przy pustych? Tak. Na ten moment taka jest informacja, że Chelsea nie może grać z kibicami. Brawo. W ogóle taka konferencja prasowa się ciekawie zaczęła po meczu Chelsea z Lille, gdzie jeden z dziennikarzy od razu no nie pogratulował nawet Tuchelowi zwycięstwa, tylko mówi, no jak pan ocenia to, że w kolejnej fazie pierwszy, no ten mecz w Londynie będzie rozegrany przy pustych trybunach. No, miałem taki wspaniały wieczór i już mi go zepsułeś w pierwszym pytaniu, nie? Odpowiedział Tuchel, więc no, jeżeli trybuny nie będą niosły Chelsea, no to też jest jednak taki argument za Realem. Benfica Liverpool. Tutaj ktokolwiek widzi szansę dla Benfiki? Nie, The Reds. Zdecydowanie. Roman, ty chwalisz tych młodych. Mówisz, że Benfica ci się podoba. Ja pójdę po co po dzisiaj po bandzie, no. Okay. Benfica. Będą wyciągać później. Nie, dlatego, że no, lubię właśnie ten styl tych młodych chłopaków, którzy za chwilę będą w tych klubach. Natomiast Benfica wcale nie gra źle. Ona bardzo dobrze gra defensywnie i potrafi szybkie, fajne kontry wyprowadzać. To dobrze zorganizowana drużyna. Kowal, jakieś szanse dla Portugalczyków? Ja wiesz co, to po pierwsze, ja rozumiem, że Benfica to nie za bardzo już ma co tam grać w lidze portugalskiej, tak? Bo ona jest tam po trzecie miejsce i spora strata. No, to nie ma 12 szans. Punktów do lidera. Słabo wyglądają ogólnie spor. To tylko może być zaskoczeniem, tak? Bo oni na tle Porto i Sportingu Lizbona, gdzie nie mogli z nimi, bo oni chyba wszystko poprzygrywali w tym sezonie z nimi. Zmiana szkoleniowca, wiesz, no tutaj wyjście na ten dwumecz z Ajaxem to taki troszeczkę, wiesz, oni pamiętaj, że oni nie powinni być z Ligi Mistrzów, gdyby mieli poważną Barcelonę, gdyby mieli tą Barcelonę, która jest teraz, a nie tą z jesieni, tak, bo oni zatrudniono, no, dwa miesiące wcześniej. No na rewanż zatrudniono, no ale to wiesz, no, już tam trzeba było, a tak naprawdę nie widzę szans. Z Liverpoolem, powiem ci, to jest za dobra drużyna, by... Za duże doświadczenie i tam... Mane, Salah z przodu. Nie, no tam Żota i masz tam taką plejadę tych piłkarzy. Wiesz, możesz powiedzieć, no tak, Liverpool ma jeszcze ten drugie rozgrywki, gdzie teraz, wiesz, City podało mu rękę, tak? No bo wiesz, to wiemy doskonale, ale pamiętaj, że za chwileczkę po przerwie reprezentacyjnej jest Liverpool gra City, nie? Czyli przed jakoś tak chyba pomiędzy meczami z Benficą, nie? No ale no... Za szeroka kadra, nie widzę tutaj Benfiki. Jedno nazwisko, na które trzeba zwrócić uwagę, Darwin Nunez, to jest piłkarz, o którym już mogliśmy słyszeć podczas meczów z Lechem Poznań. Wtedy strzelił 4 gole w 2 meczach z Kolejorzem. Też zawodnik, który pewnie wypłynie za bardzo grube pieniądze z Benfiki. No tak, właśnie o tym mówimy. Ciekawe, kto po niego sięgnie. No. Może to być taki kandydat do zastąpienia, nie wiem, Erlinga Haalanda na przykład w Dortmundzie. 22 lata, Urugwajczyka, strzela na potęgę, naprawdę bardzo ciekawy zawodnik. Paweł, tu tak już pro forma. Ja podpisuję się pod tym, co Wojtek powiedział. Wyczerpał temat w 100% Liverpool. 90 do 10.
No to, to tak żadnych niespodzianek nie przewidujecie, trochę smutno. Bo z Villarreal, z Bayernem to nawet... Widzę, to znaczy, widzę, że fachowca, który zaprosiłeś się amatora. Ja to ci powiem, no wiesz, powiem ci, że rzadko się, tak już nawet na poziomie ćwierćfinałów, w jednej ósmej to czasami były te niespodzianki, w ćwierćfinale zawsze jakaś się w ostatnich latach pojawiała jedna. No to gdzie ta jedna? No to jest ta jedna, wiesz, niby mówię, że no Bayern, ale niby to tu jeszcze z tego właśnie powodu defensywy Bayernu. Podejrzane. I tu ewentualnie, w tamtych trzech parach, znaczy no to by powiedzmy... Znaczy Benfica też jest niespodzianką, no wyeliminować Barcelonę w fazie grupowej, to jest sztuka. Pokonać Ajax. No tamtą Barcelonę, poważnie. Oglądałeś tamtą Barcelonę, Kumana, nie żartuj. 3-0 przegrać na... Ajax tam 2-2 zremisował, a Barcelona 3-0 polega. Paweł, spokojnie. Okay. To jest bardzo spokojne. No i na drużynę. Nie, ja bym brał pod uwagę to tutaj, znaczy, bo nie biorę, wiesz, Benfica nie daje szans i Atletico Madryt nie daje szans. Tak? Okej, okay, a Villarreal daje szansę. Ale Villarreal z większymi szansami na stworzenie jakiejś takiej sensacji w postaci wyeliminowania Bayernu, tak, widzę, tylko pod warunkiem, że będzie duża nieskuteczność Lewandowskiego i spółki. Kończymy tę część programu, za moment zapraszamy do internetu na drugą część, pogadamy sobie trochę o El Clasico. Roman Kosecki. Dziękuję. Maciej Wąsowski. Dziękuję. Paweł Głaszewski. Dziękuję. I Wojciech Kowalczyk. Zostańcie z nami na Weszło.com. Słuchajcie, wracamy, tu już ciastka sobie niektórzy goście rezerwują, więc musimy szybko zacząć porozmawiać, żebyście mogli zjeść. Chciałem zadać pytanie, dlaczego ciastka, a nie kotlety? No bo pora już taka, że rzeczywiście na obiad. Dzisiaj nietypowo stan futbolu. Panowie, El Clasico, jutro o godzinie 21. Jeszcze kilka tygodni temu nie zanosiło się, że to może być tak ciekawie zapowiadający się mecz, bo jeszcze kilka tygodni temu no mało raczej ludzi o zdrowych zmysłach wskazywałoby tam, że Barcelona może mieć jakąkolwiek szansę, a teraz zmieniło się to wszystko na tyle, że mówimy o Barcelonie, która może w końcu przerwać tę fatalną passę meczów z Realem. Od 6 spotkań nie potrafią wygrać, 5 z nich przegrali, więc no wygląda to historycznie źle. Natomiast patrząc na to, jak Xavi odmienił Blaugranę, no to tutaj mówimy o zespole, który jak najbardziej może jutro stworzyć ciekawe widowisko z Realem. Wrócił do korzeni, tak się buduje drużynę, to jest moje oczywiście zdanie, gdzie jest, po coś ta akademia jest sławna, gdzie jest dużo młodych zawodników, kilku fajnych obcokrajowców, no i swoi doświadczeni zawodnicy też, takie Gerard, czy Piqué, czy... Pytanie, czy zagra Piqué, bo Busquets. No ciekawe też, czy zagra Benzema i tak dalej. Oczywiście te mecze są zawsze fantastyczna atmosfera i zawsze, no, jak to się mówi, o wszystko. Kto rządzi w lidze hiszpańskiej, nie tylko. Uważam, że Barcelona wróciła do korzeni, gra piłkę taką, jak Xavi grał, jak grał w piłkę w tym sławnej Barcelonie, Guardioli. To są ludzie, którzy uczyli się futbolu tego Johana Cruyffa i cieszę się, że dał szansę tym młodym chłopakom, bo to jest naprawdę bardzo dobry zespół, kilku świetnie zapowiadających się, oby ich ominęły kontuzje. To jest człowiek, który... Pamiętam go jeszcze też i z Hiszpanii, że to jest człowiek, który też jako młody dzieciak lubił kiwać, lubił jako rozgrywający. To nie był Baquero, tak, który przyjął, oddał, grał na jeden kontakt, tylko można powiedzieć budował te akcje i miał dużą wizję. I sam daje tym młodym zawodnikom grać. Niektórzy się zastanawiali, czy nie za wcześnie, czy za dużo, że za dużo tych zawodników, że tak za bardzo się otworzył. A pokazał jednak, że to w tej chwili ławka nawet rezerwowych jest bardzo równa. Ten zespół jest bardzo, można powiedzieć, fajnie odbudowany.
Fajny też Aubameyang, tak, to też dobry zawodnik, który już chciał się wyrwać z tej piłki angielskiej. Widać, że tam już chyba odżył zupełnie. Naprawdę dobry zespół jest zbudowany. W Realu fantastyczna też według mnie atmosfera. Ancelotti, widać, że piłkarze idą w ogień za nim. Mówiono, że z tym Paris Saint-Germain gra o głowę, więc ta... Naprawdę byłem bardzo też podbudowany tymi akcjami. No i niesamowity mecz. Może dlatego, że kiedyś sam przeżyłem taki mecz właśnie z Barceloną. Przegrywaliśmy 3-0 do przerwy i wygraliśmy 4-3. No ale to są takie mecze. No. Uważam, że teraz kto będzie rządził Hiszpanii, o prymat. Jest, uważam, że bliżej jest w tym momencie mimo wszystko. Jak nie będzie Benzemy, to uważam, że Barcelona. Że Barcelona jest według mnie... W tym momencie bardziej bym na nich stawiał, że będą, jeżeli chodzi o dominować, czyli przełamanie. Dużo się zmieniło, powiedzmy sobie, od tego. Ostatnia porażka w 90 minutach to jest ta w Lidze Mistrzów z Bayernem 3-0 w Monachium. 11 meczów Xavi nie przegrał, znaczy, 8 z nich wygrał. W tym roku nie przegrali żadnego w 90 minutach. Oni przegrali w dogrywce w Copa del Rey z Athletic Bilbao. No i w Superpucharze też w dogrywce z Realem Madryt w Arabii na początku stycznia, tak? To tutaj masz do czynienia z drużyną jedną z najskuteczniejszych w tym roku. A kto gra w finale Copa del Rey? Betis Valencia. Chciałem, żeby dla ciebie to pytanie zadałem. No. Betis jest Valencia. I biorąc pod uwagę, jak to wygląda, bo w końcu tam jeszcze pamiętam ten styczniowy mecz z Realem Madryt w Arabii, ten super pucharu i w Xavi musi ściągać w pierwszym składzie napastnik Luke de Jong. No i się złapie za głowę. On tam bramkę strzelił. Ale wiesz, mówisz, no tak, ale dzisiaj masz taki wybór, że dzisiaj nie mówisz, że Depay musi grać. Żaden Depay nie musi grać. Jest Ferran Torres, który przyszedł, to jest Adama Traore, jest Aubameyang. Masz w kapitalnej w dyspozycji, tak jak Kosa powiedział o João Felixie w Atletico od miesiąca, tak. Masz Dembele w Barcelonie. No to wiesz, no ten Depay... Tacy wszyscy nieoczywiści bohaterowie. Nagle ten Gavi, Pedri, Busquets jest w wyśmienitej formie. De Jong jest w najlepszej formie, od kiedy przyszedł do Barcelony. No troszeczkę słabiej ostatnio, ale Busquets jest w rewelacyjnej. W nagrodę dostał wolne, żeby nie grać w tych niepotrzebnych meczach reprezentacji Hiszpanii. To go Luis Enrique nie powołał, żeby sobie odpoczął na Mundial i na końcówkę sezonu Barcelony, ale wiesz, no tutaj jest to wszystko z przodu funkcjonuje, ale jak masz taki wybór, tak, nie tylko Luka de Jonga i czekasz, a przecież Barcelona do grudnia czeka, tak, kiedy wyzdrowieje Ansu Fati? No i nie miała napastnika, no to ściągnięto, znaczy no to Luka de Jonga wcześniej ściągnięto, tak, no ale teraz masz już taki wybór, że ten przód ci funkcjonuje w każdym kierunku, no a ta młodzież hiszpańska, Pedri, Gavi, czy Ferran Torres, który jeszcze na razie skutecznością troszeczkę razi, ale jest tak przydatny, że to wszystko fajnie wygląda. Ostatnio z Galatasaray, świetna asysta. Ja myślę, że wygrana w tym meczu też troszeczkę tą tabelę jakby zmobilizuje pozostałych też do tego, że... No jakich pozostałych tam? Sevilla ewentualnie. W sumie Sevilla, tak. To wiesz, ta tabela, jakby Barcelona wygrała, mimo że jeszcze zaległy mecz z Rayo, no to się robi 9 punktów, ale to dalej jest za dużo. A to dalej jest dużo. A i słuchaj, Barcelona ma do wygrania co innego. Ligę Europy do wygrania, bo powiedzmy sobie tak, z tą grą to tam nie widzę rywala. Spojrzałem na przeciwników, nie ma. No nie ma. Czy Barcelona jest faworytem do tak, w tym składzie? Ja tam nie widzę rywala, kto tam jest mocniejszy? Znaczy, to jest taki puchar pocieszenia, myślę, że to w Europie wiesz, dla niej. I przypuszczam, że Xavi się na to nastawił. Uważam, że na to się nastawił, bo tak jak mówisz, lidze hiszpańskiej praktycznie nie ma już co grać. Przy wygranej i przy jeszcze być Słuchaj, może jakiś... Zawsze to puchar do gabloty kolejne pieniądze, a w Barcelonie pieniądze są potrzebne. Oczywiście. Słuchajcie, no po pierwsze puchar do gabloty, po drugie finał jest w Sewilli na Sanchez Pizjuan, czyli jest jedyna hiszpańska drużyna, która już została w tych rozgrywkach, w mega gazie. Wyeliminowali według mnie najtrudniejszego rywala w poprzedniej rundzie, czyli Napoli, bo to był taki kandydat dla mnie, jeden z kandydatów. Teraz nie bardzo widzę tam kandydata, którego Barcelona mogłaby się... by się przestraszyć, chociaż wiemy też doskonale... Lipska Atalanta chyba tutaj. Bo upatrywać w którejś z tych dwóch drużyn. Słuchaj, Villarreal sobie poradził z Atalantą, to ja tutaj nie widzę przeszkód. Czy Barcelona tym bardziej, tak? Tak, tutaj... W ogóle El Clasico no, trafia się w takim świetnym momencie, bo Real jest w euforii po wyeliminowaniu
PSG. Barcelona, to o czym tu już panowie mówili, jest, no wszystko wróciło na takie właściwe tory. No trzeba oddać Xaviemu to, że zrobił taką no fajną otoczkę w tym klubie, jest taki fajny klimat, bo przez ostatnie no, kilkanaście miesięcy przed przyjściem Xaviego to były ciągłe afery, ciągłe jakieś gdzieś tam zaległości finansowe, odejście Messiego. No wizerunkowo mocno Barcelona dostawała po tyłku, a teraz no, te wyniki zaczęły się zgadzać. No, ta Liga Europy wydaje się bardzo realnym celem. No, szkoda jednak mimo wszystko, ja żałuję, że ta różnica w tabeli jest tak duża, bo ten mecz, gdyby tam były 2-3 punkty, to ten mecz byłby naprawdę takim prawdziwym piłkarskim świętem, jak pamiętamy jeszcze za czasów, no nie wiem, 5-6 lat temu, tak? Ale fajnie, że właśnie Xavi no, wszedł do szatni i powiedział, tu będą grać tylko ci, którym zależy, którzy chcą grać dla Barcelony. Zaczął tam już o Dembele, mówiono, że faktycznie już nawet miał odejść, prawda? I już agent, ale nagle mu zaczęło zależeć. Zaczęło mu zależeć i fajnie to zrobił. Po prostu powiedział, nie chcesz, to nie graj, idź, nie chcesz grać w Barcelonie. I to nikt mu nie przeszkadza, ma pełne poparcie kibiców, poparcie całego klubu. Jak to przeniesiemy na trochę mniejszy rynek, jak jest w tej chwili w Polsce, bo życzę naszym drużynom, żeby grały w pucharach i dochodziły tak wysoko, bo nawet zdobywały, choć to Vitory chyba nigdy nie trafiło. To mimo wszystko mieliśmy finalistów też, ale to jest trochę taki Raków też, można powiedzieć, gdzie Papszun buduje, on wybiera zawodników, on chce i on tworzy atmosferę w tym klubie. To tak sobie jak można porównać teraz Legia i która, ja dzisiaj myślę, że Legia ogra Raków Częstochowa, to jest moje zdanie oczywiście, dlatego że jest Jacek Zieliński, posprowadzał chłopaków, zawodników, zbuduje atmosferę i też mówi, my tu pewnych różni nie potrzebujemy, tak? Bo tu trzeba mieć też wizję, co chcemy i Xavi ją ma w Barcelonie. Xavi chce zawodników, który czy gra, czy nie gra, ale są z całym sercem oddani i zawsze gotowi do występów. Z drugiej strony mamy Real, gdzie tam zawsze gwiazdy były, tak? No Real to jest troszeczkę inna drużyna, budowana z wielkich nazwisk, z wielkich transferów. I jest to drużyna, która, tak jak mówimy, Kroos, prawda, Benzema, Modric, Courtois, no to są zawsze zawodnicy już gotowi i kupieni. Tam wychowanków... No, wiesz, dzisiaj Benzema nie będzie. Myślę, że Real traci na tym bardzo dużo. Bardzo dużo. To na pewno, dlatego powiedziałem, że Barcelona według mnie jest w korzystniejszej sytuacji. Roman mówi, że dzisiaj Barcelona jest w korzystniejszej sytuacji. Kto jeszcze tak uważa, że dzisiaj, że jutro właściwie to Clasico wygra jutro Barcelona? Ja stawiam remisik. Po dobrym meczu remisik 2-2. O. No wiesz, duży plus, jakby Benzemy nie było, chociaż ja z tymi kontuzjami to biorę to pod uwagę, że Krosa z Paryżem miało nie być i Mbappe miało nie być z Paryżem, bo ktoś Mbappe nadepnął, jakiś słoń nadepnął na nogę. Aha. Dzień przed meczem, a okazało się, że Mbappe wyszedł i strzelił bramkę, wiesz, a te kontuzje takie... Trochę zasłony dymne to. Tak, te urazówki. Ja pamiętam te czasy meczami... za José Mourinho i Pepa Guardioli, to było non-stop, ktoś był kontuzjowany, a później nagle wychodził z czarno. Za chwilę się okaże, że Benzema wychodzi w pierwszym składzie, a zadzwonił do Deschampa, słuchaj, na kadrę nie przyjadę, bo mi się nie chce meczu nie będę grał, ale tu jest bardzo ważne spotkanie, nie? Na Santiago Bernabeu, nie? Bo to też jest, pamiętajmy. Tak może być. Słuchaj, dopóki nie leży w szpitalu i nie ma informacji, że przeszedł operację, to ja w te kontuzje takie przed takimi meczami nie biorę. Wiesz co robią? Zastrzyk przeciwbólowy, blokada tak zwana na 2 godziny, wychodzisz i grasz. A co będzie później? Wojtek, nie ten czas. Dają. Ja teraz ledwo chodzę, czuję kostki, też troszeczkę nadwaga. Ale powiem ci, kiedyś graliśmy na zastrzykach, na tym nie było przerwy. Teraz zawodnikowi schodzi paznokieć i on 2 tygodnie nie gra. Uważam, że poszło to właśnie w tym kierunku, że ci zawodnicy, dlatego są tak duże ławki rezerwowe przy tych dużych, solidnych klubach i tam się nie ryzykuje tymi kontuzjami. Nasze czasy, Wojciu, minęły, że się, wiesz, są blokady, są blokady. Dzisiaj dostałeś w nogę, a jutro wyszedłeś i grałeś. Są blokady, są, bo wiemy, jak grają na blokadach, nie tylko w Polsce. Więcej szans dawałbym Barcelonie, gdyby oba zespoły, Real i Barcelona, zagrały jednak swoje spotkania w czwartek wieczorem, nie? No Barcelona, pamiętajmy, skończyła mecz koło 21, zanim tam nocowali, zostali specjalnie, żeby nie wracać bezpośrednio z Turcji, no, ale jednak ci zawodnicy z podstawowego składu, a większość wyszła, bo to było bardzo ważne spotkanie, no poza Dembele, a i Gavi nie wyszedł, no to trzeba brać pod uwagę, że... Dembele od początku drugiej połowy grał. Tak, no ale to tak trzeba brać pod uwagę. Ale też tam się postawiła. Gomis, gdyby strzelił bramkę, była szansa na drugiego gola. Ale to właśnie tutaj może, ciekawe, czy nie będzie miało troszeczkę takiego wpływu. Niewypoczęty Real Madryt jest niebezpiecznym Realem Madryt, bo wiesz, jak wypoczną ci wszyscy ze środkowej linii,
Krosy, Modrycze i te inne to nie za dobrze wyglądają, ale no, powiedzmy sobie tak, tam jest taka przewaga, strata jest, Real jak coś mu nie wyjdzie, to raczej nie będzie poszkodowany w lidze. Z drugiej strony mają przerwę reprezentacyjną, mam nadzieję, że nie będą jakieś szachy w postaci 0-0, 1-1, bo prestiż, tylko zagrajcie coś fajnego. Znaczy, tak? Słuchajcie, ja podpisuję się pod tym, co widziałem w styczniu w Arabii Saudyjskiej. Było 2-2 i niech się dzieje, doszło do dogrywki. Tu nie będzie dogrywki, ale nie będzie 2-2. No. Tak, tylko tam jeszcze ta kadra nie była Xaviego tak zgrana jak teraz. Uważam, nie było kadry. No tak, ale ja uważam, że, tak szeroko. Ja uważam, że to jest Xavi, myślę, dla niego no, najważniejszy mecz w tym sezonie, jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską. O Ligę Hiszpańską. Dlaczego? O prestiż. Tak, to może też zbudować Barcelonę na kolejny dlatego sezon. Dlatego zostali, przenosowali, dlatego to inaczej, wiesz, tymi zawodnikami też grał. Myślę, że on podejdzie do tego prestiżowo. On by chciał pokazać, że u nas jest już wszystko dobrze, mamy fajny skład i na pewno bardziej będzie zależał, o czym każdy i Barlerowi i Barcelonie by wygrać, ale Xavi, myślę, ma większe ciśnienie i nacisk na ten mecz. Tak mi się wydaje. Mhm. Wiem, co będzie, jak Barcelona wygra. Katalońska prasa zacznie marzyć o tytule mistrzowskim. No bo zaraz będzie tak, zrobi się 12 punktów, mecz zaległy z Rajo, czyli od razu już policzą 3 punkty, że 9. Ale teraz... dzisiaj jest też ważny mecz, mini derby Madrytu, Rajo, Atletico Madryt. Tam się będzie działo. Tam znowu na balkonach kibice będą. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak te przepisy o tym, że bramka za bramką 5 metrów może być coś stać, przeszkoda, czy przy linii 3 metry odległość. Nie dotyczy Rajo jest metr już publiczność, tutaj się kończy, bo tam drogi są. Tam autobus staje. Jest strasznie, mówię wam, zresztą grałeś, Wojtek, strasznie ciężko tam się gra. Ten stadion się nie zmienił od jeszcze jak ja grałem w tych czasach. Tam jest ta trybuny pionowe, no, mecz będzie na pewno bardzo, jeszcze mecz Atletico-Rajo, no, to będzie... No nie spodziewałem się, że ważniejszy będzie mecz Atletico-Rajo niż Barcelona. Nie, no, mówimy o dwóch innych meczach. Czyli Raków Legia. A, no to tego też się nie spodziewałem, że to padnie takie porównanie. Panowie. No wiesz, Pogoń wygrała wczoraj. No to jak Pogoń wygrała, no to Raków musi gonić. Zawsze ta ekstraklasa jeszcze się gdzieś... Raków i Legia to najlepiej punktujące drużyny. Teraz z Pogonią tymczasowo, tak, po 16 punktów w 2022 roku. Ciekawe, popatrz na kalendarz Legii, z kim oni grali. No. Zaraz się zaczyna. Zobaczymy te punkty, czy dalej będą tak punktować. Pogoń, Lech, później Legia. No tak, tak. Jest może dużo. Jest spiryt. Ale swoje Legia zrobiła. To, co miałem wygrać. Ogarną to Aleksander. Ogarną, no jeszcze, żeby te punkty z Wartą Poznań bezsensowne, przegrane, które były tam. Wiesz, nie było Żozułek, który w zasadzie każdą akcję bramkową i remis w Niecieczy, nie? Patrzysz tą Niecieczą, stracić po... No ale dobra, już jest biorąc pod uwagę, wcześniej porażki. Ale dobra, już jest spokój, utrzymanie jest, to już teraz. Zobaczymy, właśnie ten na luzie powinni zagrać w Częstochowie. Za chwilę zaczynają, poczekaj, która jest godzina? No to lecimy. O 15. To lecimy oglądać. Bardzo panom dziękuję za tę dyskusję. Weekend emocjonujący się szykuje na różnych szczeblach rozgrywkowych. Roman Kosecki, bardzo dziękuję. I Maciej Wąsowski. Dodajmy, że niższe ligi też ruszyły dzisiaj. No, dlatego kto może, ten nie idzie. Wspierać lokalny klub. KTS wygrał pierwsze spotkanie. Już po meczu? Tak. Jaki wynik? 3-0 albo 3-1. To w takim razie ja zapraszam. 3-1 na mecze. 3-1 wygrana. Kosy Konstancin w Konstancinie. Wojtek, masz tam wolne. 3-1, bo wszyscy mają wolne. 3-1 wygrana. Czy szkocka, czy polska? Daniel Ciechański strzelił jednego gola. Jednego? Dobrze. To nie pocieszony. Będzie przez tydzień narzekał. Paweł, na jaki mecz zapraszasz? Na Raków Legia. Okej. Bardzo panu dziękuję, Wojciech Kowalczyk. Dziękuję. Dobrego dnia wam życzymy. Dużo piłkarskich emocji w ten weekend. Do zobaczenia. Do zobaczenia.